Ty mnie zaimponowałeś w tej chwili. Muszę wam się do czegoś przyznać. Każdego roku czekam na premiery nowych średniaków od Samsunga mniej więcej tak jak na nową płytę Michała Wiśniewskiego. Mój zaniżony poziom ekscytacji nie wynika z braku zainteresowania smartfonami od Samsunga. Po prostu uważam, że producent nie potrafił robić dobrych i tanich smartfonów. Tym samym ustępując miejsca całej gamie smartfonów od Xiaomi z naciskiem na linię Redmi. Nie potrafił, ale czasy się zmieniają, a Samsung razem z nimi. Zapraszam na recenzję jednego z najlepszych niskobudżetowych średniaków, czyli Galaxy M21. Pamiętajmy tylko o jednym, to telefon segmentu do 1000 zł, zatem moim zdaniem czepianie się telefonu o braki w postaci ładowania indukcyjnego, wysokiej jakości konstrukcji, braku głośników stereo czy 90 Hz odświeżania ekranu jest, mówiąc delikatnie, nie na miejscu. Oceniamy telefon za stosunkowo niewielkie pieniądze. Nikt z nas nie powinien czepiać się, że w nowym Volkswagenie Polo nie ma miejsca na parasole w drzwiach, miejsca na kieliszki do szampana w tylnym schowku, czy to, że nie ma 500 koni. Liczmy siły na zamiary. Na pierwszy oraz drugi rzut oka M21 to telefon Samsunga jak każdy inny w tym przedziale cenowym. Plastikowy tył oraz rama, front chroniony Gorilla Glass 3, symetrycznie umiejscowiony aparat do selfie czy głośnik mono. Diabeł jednak tkwi w szczegółach. NFC do płatności zbliżeniowych? Jest. Przyzwoity aparat z ultraszerokim obiektywem oraz nagrywanie wideo 4K? Jest. Złącze mini jack 3,5 mm? Jest. Złącze na karty pamięci? Jest. Potężna bateria? Jest. No i jest AMOLED, a raczej Super AMOLED, co w tym segmencie poniżej 1000 zł nie jest czymś wyjątkowo popularnym. M21 to normalny jak na swoje czasy wyświetlacz o przekątnej 6,4 cala w proporcjach 19,5:9 z jasnością na poziomie 421 nitów oraz 60 Hz poziomem odświeżania. Omawiany ekran Super AMOLED charakteryzuje się głęboką czernią, mocno podbitymi kolorami, choć z jasnością w głębokim słońcu bywa różnie. Przynajmniej jak na Super AMOLEDa. Tylko znowu, to telefon za 999 zł. W tej cenie konkurencyjne Redmi Note 8T, Huawei P40 Lite czy Moto G8 Power to nadal wyblakłe, mniej energooszczędne IPS LCD. W M21 dostajemy pełnoprawny, personalizowany Always On Display, tryb ciemny poprawiający żywotność ogniwa, zmianę doboru odcienia czy filtr światła niebieskiego. Osobiście w tej cenie nie mam do wyświetlacza żadnych zastrzeżeń, jak na swoją półkę cenową jest lepiej niż dobrze. Wiele osób może dziwić fakt braku implementacji skanera odcisków palców pod ekranem. Mi natomiast wcale to nie przeszkadza. Ten znajduje się z tyłu urządzenia, sprawuje się całkiem sprawnie, choć do poziomu znanego chociażby z Redmi Note 8T trochę brakuje. Niestety zbyt płaska powierzchnia czasami utrudnia wyczucie skanera pod palcem. Jako alternatywę mamy też skaner twarzy, choć ten jest zauważalnie wolniejszy i mniej bezpieczny niż poprzednia opcja autoryzacji. A jak to jest z samym działaniem telefonu? O dziwo jak na Samsunga w tym segmencie cenowym całkiem nieźle. Android 10 w połączeniu z nakładką One UI w wersji 2.0 oferuje nie najgorsze wrażenia z użytkowania telefonu. Za działanie M21 odpowiada autorski Exynos 9611 wykonany w technologii 10 nanometrów. Jest to 8-rdzeniowy procesor wspierany układem graficznym Mali G72MP3. No i cóż, dostajemy to, czego można byłoby się spodziewać. Przyzwoitą wydajność gdzieś pomiędzy kiedyś flagowym Samsungiem Galaxy S8 a Pocophonem F1. A przynajmniej na to wskazują wszystkie benchmarki. Telefon gubi klatki zauważalnie rzadziej niż inne telefony producenckie w tej cenie, zachowując satysfakcjonującą płynność w większości sytuacji. Sprzedawana wersja w Polsce posiada 4 GB RAM oraz 64 GB pamięci na dane. W innych krajach mamy też wersję 6 GB oraz 128 GB pamięci masowej UFS 2.1. Sam system, a wraz z nim nakładka, jest przyjemna dla użytkownika, oferując wiele przydatnych funkcji ułatwiających codzienne korzystanie z telefonu. Wcześniej wspomniany Always On Display, możliwość schowania paska nawigacji, co estetycznie zwiększa roboczą powierzchnię wyświetlacza, czy możliwość poprawienia czułości ekranu. Nic nie stoi też na przeszkodzie, aby ograniczyć systemowe animacje, nawigować powiadomieniami poprzez tylny skaner, czy włączyć tryb obsługi jedną ręką. Każda z tych funkcji znajdzie dla siebie swojego zwolennika. W temacie aparatu telefon również trzyma poziom, choć z tego miejsca muszę zaznaczyć, iż aplikacja do fotografii to jedno z nielicznych miejsc, w których telefon czasami potrafił na chwilę przymrozić apkę. Nie zawsze, ale zdarzało się. Główny obiektyw to 48-megapikselowy aparat wykonany w technologii Quad Bayer, czyli w istocie zdjęcia robione
zrobione są w rozdzielczości 12 megapikseli z przysłoną f2.0, drugi ultraszeroki 8 megapikseli oraz trzeci opcjonalny 5 megapikseli do wykrywania głębi. Same zdjęcia wychodzą nad wyraz dobrze. Te przy dobrym oświetleniu potrafią zaskoczyć ilością detali oraz niezłą dynamiką, choć w mojej opinii na niektórych zdjęciach kolory są mocno podbijane, nawet w sytuacji wyłączenia optymalizatora scenerii. Największe zaskoczenie zrobił na mnie jednak tryb nocny, na wzór Huawei'ów mocno rozjaśniający i przekłamujący fotografowaną scenerię. I o dziwo, w trybie auto zdjęcia czasami wyglądały po prostu lepiej. Telefon jako jeden z nielicznych w tej cenie pozwala także nagrywać filmy w maksymalnej rozdzielczości 4K przy 30 klatkach, choć rzecz jasna z marginalną, żeby nie powiedzieć żadną stabilizacją oraz automatycznym brakiem możliwości włączenia trybu ultraszerokiego. Przy Full HD wygląda to już zauważalnie lepiej, jednak jeżeli chcemy nagrywać wideo poprzez obiektyw ultraszeroki, należy włączyć film od początku. Nie ma możliwości przełączania się pomiędzy obiektywami podczas samego nagrywania. Zresztą dam Wam chwilę na obejrzenie paru zdjęć i filmów, wracam za chwilę. Sporym plusem przemawiającym za zakupem M21 może być sama bateria. Ta o pojemności aż 6000 mAh faktycznie robi robotę jak żadna inna, choć mówiąc szczerze, spodziewałem się czegoś więcej, to znaczy nie zrozumcie mnie źle, telefon wykręca cyklicznie stabilnie 7-7,5 godziny SOT, które dla większości telefonów są nieosiągalnym marzeniem. Jednak przy tak potężnej baterii myślałem, że będzie to poziom około 8-9. Tak czy siak jest świetnie, w razie czego mamy też szybkie 15-watowe ładowanie po kablu. W temacie audio jest dobrze, tym bardziej mając z tyłu głowy to, że nie są to głośniki stereo. Na samych słuchawkach także jest przyzwoicie. Zauważalnie odczuwalny bas, wsparcie Dolby Atmos, korektora dźwięku czy tryb Adapt Sound. Jak za swoją cenę jest świetnie. No właśnie. Cenę 999 zł. Czy to dużo jak na telefon w 2020 roku? Moim zdaniem nie. A czy M21 jest warte swojej ceny? Moim zdaniem tak. W kwocie poniżej 1000 zł dostajemy niezły ekran Super AMOLED, ogromną baterię 6000 mAh, wsparcie NFC, przyzwoity aparat z obiektywem ultraszerokim oraz nagrywanie filmów 4K, niezłą wydajność, a sam telefon nie nagrzewał się u mnie zbyt intensywnie. Czy telefon ma jakieś większe braki? Patrząc po aktualnej cenie, większość to czepianie się na siłę i oczekiwanie od telefonu czegoś więcej, co mają głównie telefony droższe. Brak aluminiowej konstrukcji, szklanego tyłu, lepszego aparatu, wsparcia ładowania indukcyjnego czy wodoszczelności, jednak już na początku wspomniałem Wam o czepianiu się polówki za to, że nie ma parasola w drzwiach. To nie Rolls-Royce, a tuż obok Redmi Note 8T Moto G8 Power to jeden z najlepszych smartfonów do 1000 zł, a to, który z tych telefonów wybierzesz, będzie już zależny od Twoich osobistych upodobań oraz zaufania względem konkretnego producenta. Ja M21 polecam z czystym sumieniem, to dobry telefon,
telefon i życzę sobie oraz Wam, aby Samsung zaczął robić więcej takich właśnie smartfonów. A co Wy myślicie o M21? Podoba się Wam? Samsung pierwszy raz od lat zrobił dobry telefon poniżej 1000 zł? Komentarze są Wasze. Zapraszam do kulturalnej dyskusji, a tymczasem dziękuję serdecznie, że zostałeś do końca tego filmu. Miłego dnia życzę. See ya.